Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przed wami najwspanialsze show, najpiękniejsza gra, bo oto nastała chwila, aby ukazać wam kolejny epizod najgorętszej serii. Oto walki SCP. Z tej strony wasz nowy prowadzący, dr Pio. Niestety dr Clover, oryginalny autor walk SCP, gdzieś zniknął, ponieważ Rada O5 dowiedziała się o tym, że zaczął wypuszczać skipy i kazał im walczyć. Mnie oczywiście nie zgarną, a nawet jeśli, to Rada O5 nie wie o tym, że jestem tylko jedną z tysięcy kopii Pio. Ha. No, ale zboczamy z tematu. Po ostatniej walce emocje sięgają zenitu. Jak zapewne pamiętacie, SCP-049, lekarz plagi, pokonał w walce na śmierć i życie SCP-939 o wielu głosach. A teraz mamy wam okazję zaprezentować kolejnych adwersarzy, kolejnych walczących. Naszym pierwszym bohaterem jest istota, która zwraca uwagę wszystkich, której sama betonowa struktura przyciąga wzrok na tyle, by nie można było go od niej odwrócić już nigdy. Patrzcie i nie mrugajcie, bo to przed wami SCP-173, rzeźba, potocznie zwana mrugaczem, muminem, bądź przekornie przezwana orzechem. Ten obiekt SCP cechuje się wysoką obroną, ale bardzo małą ruchliwością, a jego zdolności opierają się na wzmacnianiu własnej obrony i wyczekiwaniu na ten jeden moment, w którym jego przeciwnik mrugnie i spuści z niego wzrok, gdyż może się poruszać tylko, gdy nikt go nie obserwuje. Jego przeciwnikiem zaś będzie okrutna bestia, monstrum, tak bardzo nam nieznane i tak bardzo nam nieśmiałe. Potwór, którego zobaczysz tylko raz w życiu. Oto, we własnej osobie. SCP-096, nieśmiałek! Spojrzenie na jego twarz wiąże się ze śmiercią, bowiem samo to sprawia, że SCP-096 pragnie twojej śmierci i wchodzi w stan furii. Im dłużej jego przeciwnik na niego patrzy, tym dłużej nieśmiałek może ładować swoje punkty furii, które następnie może wykorzystać w jednym, solidnym ataku. Ale jak to? Kto pozwolił na spotkanie tych dwóch SCP, skoro na jednego nie można patrzeć, a na drugiego trzeba patrzeć, żeby przeżyć? A, zapomniałem, to ja. Piszcie w komentarzach, które SCP według was wygra, a jeśli bitwa wam się spodoba, koniecznie zostawcie ocenę pod tym filmem. Moi Państwo, zapewne ciekawi was, gdzie odbędzie się ta walka, gdzie odbędzie się egzekucja jednego z tych obiektów SCP. Przeprowadźmy losowanie. Czy wy widzicie to samo co ja? Namek Hane, panie i panowie, tylko u nas, tylko dziś, walka w nieskończonej Ikei, SCP-3008, w innym wymiarze, tak nieskończonym i tak niepojętym, jak przygody badacza Talorana. Ale wiecie co to oznacza? W SCP-3008 często gasną światła, to oznacza, że raz to nieśmiałek będzie miał przewagę w świetle lamp Ikei, a raz SCP-173, gdy światła całkowicie ugasną. To będzie dopiero show. Zapnijcie pasy, oto bowiem wysyłamy naszych gladiatorów na arenę. Jak widzimy, SCP-096 nie wykazuje zbyt dużej inicjatywy. W końcu, gdy się na niego nie patrzy, jego jedynymi ruchami są niemrawe pląsy przy ścianie i ciągły płacz. Natomiast SCP-173 już rusza ze swojego stanowiska, bo nikt na niego nie patrzy. Omija miasto zwane kasami, w końcu nie zapominajmy, to jednak Ikea, i zaraz dobiega do swojego przeciwnika. Rozpoczyna się starcie! Ponieważ to rzeźba dotarła do nieśmiałka jako pierwsza, to ona ma prawo wykonać pierwszą akcję. Jest nią ciężar rzeźby, zadający 10 punktów obrażeń. To dość odważne posunięcie jak na pierwszy atak. Teraz kolej SCP-096. Ten nie zamierza się śpieszyć najwidoczniej, mimo żeby mógł. Wykonuje akcję płacz i dodaje jedną turę do punktów furii. SCP-173 tymczasem nie próżnuje i używa pojedynku spojrzeń. Daje mu to 50% szans na użycie umiejętności mrugnięcie, która osłabia przeciwnika, ale też 50% szans na to, że to przeciwnik będzie mógł zaatakować jego. O nie, nieśmiałek wygrywa pojedynek spojrzeń i używa ponownie płaczu, mając już teraz dwie tury na liczniku. Zaraz potem znów jest jego kolejka i używa pchnięcia, zadającego 5 obrażeń. Ale nie oszukujmy się, twarda obrona rzeźby na wysokim poziomie sprawia, że ten atak nie zadaje w ogóle żadnych ran. Ale w stanie spoczynku nie zdziała za dużo, bo teraz to 173 używa znów ciężaru rzeźby, czekając, aż będzie miał naładowaną umiejętność mrugnięcia, którą widzimy po lewej, która ładuje się co 4 tury i osłabia znacznie przeciwnika. Co zrobi nieśmiałek? Nieśmiałek z kolei nadal jest spokojny i nadal ładuje furię płaczem. W odpowiedzi, mrugacz używa niczego innego jak mrugnięcia, które załadowało mu się już w pełni. Spada obrona nieśmiałka, a także otrzymuje szansę na ogłuszenie, jednak broni się przed nim skutecznie.
SCP-096 znów używa płaczu. Dlaczego? Co on robi? Co on planuje? Jaka jest jego taktyka? SCP-173 jest bezlitosny, nie myśli w ogóle o tym, że nieśmiały jak nie atakuje i jest bezbronny. Używa skręcenia karku, które dostępne jest dla niego tylko po użyciu mrugnięcia. Zadaje ono aż 40 punktów obrażeń. SCP-096 nie ma szans. I tyle wystarczyło, by nieśmiałek użył w końcu furii. W tym stanie ma więcej odblokowanych umiejętności, jednak tylko na 4 tury, które załadował sobie płaczem. Ponadto, w każdej turze aktywuje się regeneracja, czyli zdolność pasywna, która dodaje nieśmiałkowi punkty zdrowia. Pierwszym ruchem SCP-096 jest krzyk, osłabia zdolności ataku rzeźby i jego obrony. Szósta runda, Mumin w popłochu, co zrobi, jaka jest jego taktyka? Znów chwyta się pojedynku spojrzeń, 50-50 szans na wygraną, ale znów przegrywa przez osłabiony atak. Natomiast kontratakiem nieśmiałka jest wypatroszenie. Nieśmiałek dostaje drugą, regularną turę i używa wypatroszenia ponownie. Przebija się przez wysoką, jednak osłabioną obronę przeciwnika. Role się odwróciły. Za chwilę to nieśmiałek zdobędzie przewagę, więc nadszedł czas na betonową skórę, która wzmacnia obronę rzeźby. Nasz nieśmiały bohater jest jednak i na to przygotowany. Tym razem bowiem używa sprintu, który podwaja szanse na obrażenia krytyczne i zadaje normalnie 10 obrażeń, jednak obrażenia krytyczne rzeczywiście mu się trafiają i przebijają beton, zadając aż 20 punktów ran. Co robić? Co robić? Jeszcze dwa uderzenia i już po nim. 173 już ewidentnie przeszedł do defensywy i ponownie wzmacnia chwila, co się dzieje? Pora zamknąć sklep, proszę państwa, bo oto gasną światła. Chwila wybawienia dla rzeźby, która ma znów chwilę wytchnienia. Skoro jest ciemno, SCP-096 nie może ładować furii, a SCP-173 może używać skręcenia karku, kiedy tylko zechce. I właśnie to robi. Zadaje nieśmiałkowi 40 obrażeń i ucieka z pola bitwy, zostawiając go na pastwę losu, próbując się przygotować i wymyślić lepszy plan. Tak więc wracamy do mapy pola bitwy. Widać, że ciemność służy rzeźbie, która szuka odpowiedniego miejsca do przygotowania zasadzki, licząc, że tym razem to nieśmiałek przyjdzie do niego. Tak też się dzieje. SCP-096 może i już ochłonął, jednak nie zaprzestał się regenerować, a jeden punkt furii wciąż jest na jego koncie. A oto nasi bohaterowie ponownie spotykają się na ostateczną walkę. Światła wróciły. To będzie szybka walka. Nieśmiałek trzyma naszego 173 na smyczy. Tylko parę ciosów dzieli go od zwycięstwa. Tymczasem rzeźba z pewnością żałuje, że nie posiada naturalnych zdolności regeneracyjnych, bo z jej 40 punktami żywotności będzie naprawdę ciężko cokolwiek ugrać. Może przynajmniej odejdzie z honorem. I poszli! SCP-096 się nie patyczkuje i już na wstępie używa pchnięcia, trafiając idealnie. Pomyślelibyście, to przecież głupie, ale nieśmiałek po prostu jest bardzo pewny siebie. To swoista przechwałka w stronę przeciwnika. SCP-173 nie marnuje natomiast ani chwili. Ma nadzieję, że betonowa skóra pomoże mu jakkolwiek w zatrzymaniu obrażeń wroga. Ale nasze chude monstrum już dobrze zna się na sztuczkach z betonu i wie, że teraz tylko płacz go uratuje. Dwie tury furii to już zanadto, by dobić rzeźbę. Ta z kolei trzęsłaby się ze strachu, gdyby mogła. Panika, co zrobi, co zrobi? Decyduje się na ryzykowną akcję, pojedynek spojrzeń. Dwa razy już go zawiódł, ale przecież do 3 razy sztuka. Szczęście mu sprzyja, bowiem wygrywa pojedynek spojrzeń i może użyć akcji mrugnięcia, która zmniejsza obronę przeciwnika i tym razem również ogłusza go na jedną turę. Skoro więc SCP-096 jest ogłuszony, mrugacz powraca z silną kontrą i skręceniem karku. Panie i panowie, robi się gorąco. Nieśmiałek tego się nie spodziewał, więc szybko chwyta się za swojego asa, którym jest furia i szybkie wypatroszenie, które jest lekko zablokowane przez wcześniej użytą betonową skórę. To już ostatnie chwile tej bitwy, ostatnia decyzja. Jedyną opcją SCP-173 jest użycie pojedynku spojrzeń. Jednak, czy to zrobi? Czy porwie się na takie ryzyko? Chwila. Czy tylko mi się wydaje, czy to znów się dzieje? Czy SCP-173 ma naprawdę aż takie szczęście? Czy to możliwe? Tak! Oto znów gasną światła! Znów role się odwróciły i ponownie rzeźba może skręcić kark swojemu przeciwnikowi na pożegnanie. Tym razem, raz na zawsze. Panie i panowie, to był niesłychany zwrot akcji, którego w żaden sposób nikt nie mógł się spodziewać. Jednak muszę z dumą przyznać wszemi wobec, że dzisiejsze walki SCP wygrywa nikt inny jak SCP-173.
Czas po sobie posprzątać. Personel nieskończonej Ikei zajmie się całą resztą. A my powróćmy do naszego stanowiska i zastanówmy się, który SCP mógłby walczyć w kolejnej edycji walk SCP. Podajcie swoją propozycję w komentarzu albo zagłosujcie w karcie w prawym górnym rogu. Swoją drogą, pod pierwszymi walkami SCP udało wam się dobić do prawie 6000 łapek w górę. Jeśli pod tym filmem znajdzie się te 6000 łapek w górę, zabieramy się za przygotowania do kolejnych walk SCP z obiektami, na które wy zagłosujecie na naszej grupie na Facebooku, Piwnica Piofiego, gdzie zbierają się kultyści z całego świata, by oddać swoje dusze potworowi bez twarzy, Pio. Wbijcie tam i czekajcie na ankietę co do walk SCP. Natomiast, jeśli dobijemy do, uwaga, uwaga, 10000 łapek w górę, co chyba jest niemożliwe, mam nadzieję, to zrobię odcinek J walk SCP, w którym będą walczyć ze sobą obiekty Joke. To takie małe przekupstwo, ale w dobrej wierze, bo chcę wiedzieć, czy naprawdę zależy wam na tej serii. Tak więc trzymajcie kciuki, bo następne walki SCP stoją tuż za rogiem, więc trzymajcie się ciepło. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.